Tak, Tomasz Chojka pisze, że widać wszystko. Dobra, no to startujemy w takim razie. Cześć, witajcie na kolejnym cyklu webinarów. Dzisiejszym moim gościem jest Jarek Mikienko. Dzień dobry wszystkim. Cześć Jarek, my siedzimy koło siebie, to taka zmyłka, żebyście nie myśleli. Pojechaliśmy do naszego dystrybutora firmy Veracomp, jesteśmy w Krakowie. O 12 mamy debatę, ale wcześniej chcemy się podzielić kwestiami związanymi właśnie z możliwą integracją między naszymi produktami. Jarek prezentuje firmę Exagrid, o niej będzie troszeczkę więcej w kolejnej części. Ale tak jakbyś tak w żołnierskich słowach powiedział o Exagridzie, bez slajdów. Tak, oczywiście. Bardzo się cieszę przede wszystkim, że tutaj jestem z Pawłem. Oczywiście Exagrid to jest miejsce, w którym przechowujemy koty zapasowe. Okay. I jest parę zalet, dlaczego warto przechowywać te koty zapasowe w Exagrid. Za godzinę. Jestem przekonany, że kopie zapasowe produkowane czy wytwarzane przez Viprotech będą się bardzo dobrze czuły naszym egzegridowym urządzeniem. Także no. Chętnie posłucham najpierw, jak tam Viprotech zrobi, a potem opowiem, dlaczego warto egzegrid. Tak to dzielimy na dwie części, czyli ja Jarka jeszcze poznałem z poprzedniego pracodawcy, Jarek ma olbrzymie doświadczenie właśnie w tematyce zabezpieczenia, już nie tylko gdzie składować, tak jak w tym momencie to robi w Exagridzie, ale generalnie ma bardzo dobrą wiedzę, jeżeli chodzi o projektowanie systemów backupów, co będzie dla nas tak naprawdę kluczowe. Dzisiejszy webinar poświęcamy, zobaczcie, kompleksowe zabezpieczenie otwartych środowisk wirtualnych. Ja przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę i zacząć od tego, też kim my jesteśmy i co dla nas jako firmy, jako osób prezentujących filozofię Storware'a oznacza otwarte środowiska wirtualne. Prezentacja będzie w języku angielskim, prelekcja jak widzicie jest po polsku, więc prośba o zrozumienie po prostu część rzeczy brutalniej rzecz biorąc ładniej brzmi w języku angielskim. Natomiast cały nasz monolog, dialog poprowadzimy po polsku. Zobaczcie, ja użyłem słowa open, a teraz jest znowu modernized. Troszeczkę kombinujemy. I już tłumaczę dlaczego. Dla nas otwarte środowiska wirtualne to są wszystkie, to są środowiska, które nie są zarezerwowane dla największych graczy. A jak każdy wie i kojarzy środowiska wirtualne, to jest VMware i Hyper-V, tak? My zauważyliśmy wspólnie z ekipą coś innego, mianowicie pojawiają się inni gracze na rynku, którzy może troszeczkę potrafią nieźle nawet zamieszać. A open oznacza, że też część tych środowisk wywodzi się z open source'u, ale też jest bardzo otwarta na możliwości integracyjne, nawet z innymi wirtualizatorami. Viprotect w bardzo skrócie jest to środowisko, które pozwala nam zabezpieczyć środowiska wirtualne, kontenery oraz środowiska chmurowe. Kilka słów o nas, o zakładających firmę. Ja nazywam się Paweł Mączka, odpowiadam za część logiczną. Często widzicie biznesowe, pojawia się Jan Sobieszczański, których dzisiaj nie ma, i Marcin, który jest główną i mózgiem operacyjnym, jeżeli chodzi o rozwój development. Moim celem jest budowanie wizji, trzymanie, że produktu Viprotect idzie zgodnie z pewnymi trendami i wyzwaniami przede wszystkim naszych partnerów oraz klientów. My dzisiaj jesteśmy dostępni już w ponad 32 krajach, to jest bardzo dobra informacja, więc jeżeli się pytacie, w Polsce mamy już kilkadziesiąt instalacji, natomiast abstrakcyjnie mamy więcej instalacji poza Polską niż w Polsce. Nie ze względu na tego, że w jakikolwiek sposób jesteśmy gorsi i tak dalej, myślę, że tutaj często, gęsto zaniedbujemy nasz macierzysty rynek, więc między innymi ten webinar służy do tego, żeby właśnie ewangelizować i uświadamiać, że w przypadku wyboru innych wirtualizatorów macie ciekawą alternatywę w postaci rozwiązania Viprotect pod kątem zabezpieczenia. Tutaj też informacja, że naszym oficjalnym dystrybutorem od miesiąca jest Veracomp, tak więc też wszelkie pytania możecie kierować bezpośrednio do nas lub do naszego dystrybutora. No i my, budując tak naprawdę filozofię firmy, oparliśmy tak naprawdę rozwój naszych produktów o dwa rosnące rynki. Jeden to jest usługi mobilne i chmura typu Office 365, to jest inny produkt Kodo. Dziś mówimy o rynkach właśnie wirtualizatorów, które jeszcze kilka lat temu były traktowane jako niszowe wirtualizatory. Dzisiaj ten środek ciężkości coraz bardziej przypada właśnie
na KVM o Zeno podobne środowiska. Łyk statystyk, już mówi się, że około 25% środowisk globalnie jest w oparciu o KVM o Zeno podobne środowiska. Jeszcze kilka lat temu, jak startowaliśmy z produktem, to było prawie 8, niecałe 80%, więc widać ten zwrot ku innym wirtualizatorom. Ci, którzy są bardziej KVM niż Zenowi, będą się bardziej cieszyć, ponieważ dużo większą atrakcyjność i inwestycje idą w kierunku KVM. Nawet ostatnia informacja, że Amazon przychodzi w pełni na KVM. Dużo generalnie chmurodawców inwestuje, też ze względów na globalne koszty utrzymania. Z drugiej strony widzimy naszych klientów, którzy po prostu dostają wytyczne, żeby dywersyfikować swoje portfolio, żeby nie tylko i wyłącznie stawiać na VMware'a i Hyper-V, ale żeby też budować w oparciu o środowiska Linuxowe platformy. No i w tym momencie, czy w darmowej dystrybucji KVM, czy OVIR, czy Red Hat Virtualization wydaje się bardzo trafnym kierunkiem, no i to też obserwujemy. No i tu nie ma bez dwóch zdań, jeżeli my mówimy, że wspieramy producenta, zawsze jest, certyfikujemy się. W IBM-ie, w Citrixie, w Oracle, w Red Hacie, w Nutanixie musimy zrobić ścieżkę certyfikacyjną w Exagridzie. Natomiast wiemy, że działa, testowaliśmy, więc to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. Słuchajcie, taka mała dygresja, bo ja jestem gaduła. Ostatnio w 2016 roku zauważyłem Magic Quadrant Gartnera i to jest ostatni Magic Quadrant, w którym Gartner w ogóle porównuje wirtualizatory. Często klienci się pytają, dlaczego? Decyzja jest de facto bardzo prosta. Ze względu na to, że środowiska wirtualne i ich funkcjonalność zbliżyła się praktycznie do tego samego poziomu, ciężko już walczyć na tak zwane feature listy. No oczywiście Mistrzem tutaj w rozdaniu jest VMware, do którego w żaden sposób nie strzelam, natomiast często jak rozmawiamy z klientami, pytamy się, ok, ale z ilu funkcjonalności de facto korzystasz? I oprócz vMotion, Storage vMotion i podstawowych konfiguracji sieciowych, de facto lista tak zwanych features nice to have się kończy. Stąd też zauważamy, że skoro inni dołączyli do tej stawki i proponują ten sam zestaw funkcjonalności, de facto klienci już przestają zwracać uwagę, co jest wyżej, szukają innych smaczków. I nawet Gartner tutaj na kolejnym slajdzie wskazuje, zobaczcie, że przyszłość to już nie jest czysta warstwa wirtualizacyjna. Wirtualizacja się dzieje podobnie jak w platformie x86. To już się staje commodity. Ciężko się bić na, nie wiem, mam większą ilość RAM-u, mam większą ilość slotów PCI Express. To już nie do końca o to chodzi. Bardziej zastanawiamy się, co jest w warstwie wyżej albo jakie możliwości mamy integracyjne z pozostałymi warstwami, takimi jak właśnie chmura, możliwość budowania chmury hybrydowej, integracja z platformami konteneryzacyjnymi. I tutaj o dziwo właśnie świat kubernetesowy, DevOpsowy i świat, który też Red Hat bardzo mocno promuje, czyli tej transformacji cyfrowej poprzez nowe technologie, powoduje, że już jeżeli administratorzy, specjaliści, architekci, szefowie IT, biznes decydują się o wyborze technologii, już nie porównują de facto jabłka do jabłek, tylko szukają tak naprawdę tych smaczków, które pozwolą im na dużo lepsze dostosowanie się do tych zmian, które dzisiaj de facto świat na nas wymusza, czyli przejście w model stricte usługowy, już nie myślenie o warstwie wirtualizacyjnej, tylko o warstwie bardziej katalogowo-usługowej. No i popatrzcie, jakie my środowiska wspieramy. Zaczęliśmy od Citrixa, natomiast dzisiaj już praktycznie wylądowaliśmy na 12 innych wirtualizatorach lub środowiskach konteneryzacyjnych, jak Kubernetes. Ale zobaczcie, pojawił się Amazon w ostatnim release. Jutro się pojawia oficjalnie OpenStack. To jest dla nas bardzo dobra informacja, ponieważ widzimy coraz więcej też zapytań OpenStackowych. No i do końca roku dokładamy również VMware i Hyper-V. Sam też powiedziałem, że ja w żaden sposób nie lekceważę siły i decyzji vSphere'a i tego wirtualizatora, natomiast naszym celem jest i misją, żeby vProtect dał de facto, umożliwił wolność wyboru. Do końca roku będziemy mieli wszystkich wirtualizatory i de facto po drugiej stronie też umożliwimy naszym klientom składowanie praktycznie na każdym typie storage'u, czy to będzie object storage, czy fizycznie, czy to właśnie będzie Exagrid, ale chcemy, żeby nasi klienci na koniec dnia podjęli tę decyzję.
co chcą zabezpieczać i gdzie chcą te dane składować. A napędy też może też myślicie, czy uznajecie, że to już jest podkaminęło? Tu jestem lekko rozdarty, ponieważ ja jestem cały czas mocnym propagatorem idei składowania nośników taśmowych, w ogóle idei inwestycji w nośniki taśmowe z punktu widzenia archiwów. Natomiast w tym momencie dla mnie taśma ląduje już jako tier drugi, nawet brutalnie tier trzeci, więc jeżeli ona wystąpi, to już nawet nie poprzez bezpośrednią integrację z biblioteką taśmową, ale już na przykład możliwość, o Boże, teraz mi słowo wyleciało. No, w każdym razie da. Nie, czekaj, teraz mam, ale mam go. Jak się nazywa technologia, która umożliwia, żeby taśma była widoczna poprzez wane przestrzeń dyskową? Nie, ale wrócę. Ale okay. Dziękuję, wybiłem, bardzo dobrze. No. Więc taśma tak, natomiast 10 lat temu musiałem się za nią pociąć. Dzisiaj ze względu na wodę, brutalnie rzecz biorąc, wolę na przykład VTL-e, wolę tego Exagrida, przede wszystkim sprawni mi tą część operacyjną. Chcemy, żeby backup się sam, najlepiej, żeby odtwarzał również, ale nie chcemy myśleć o bieżącej operacji i zarządzaniu. Popatrzmy na wysokopoziomową architekturę. Po lewej stronie widzicie wirtualizatory, które zabezpieczamy. Po prawej stronie typy, u nas my to nazywamy backup destination, czyli targety, gdzie możemy składować nasz backup. Zobaczcie, file system, data boost, FS, virtual, mamy różne typy. Możemy tak naprawdę trzymać nasze dane. De facto, co podłączymy i będzie widoczne z punktu widzenia systemu, de facto będzie mogło być traktowane jako target. No i tu realnie się wpisuje Exagrid, który jest w stanie nam udostępnić punkt montowania po NFS-ie. No i my w tym momencie zgrabnie z lewej strony przerzucamy bezpośrednio na Exagrida, nie myśląc tak naprawdę, zrzucając odpowiedzialność w tematyce kompresji, duplikacji, tirowania, replikacji już na urządzenie do duplikacji kompresujące. Zresztą my tak budowaliśmy WiProtecta, że my nie chcemy na siebie tej mniejszej części. Sami nie piszemy do duplikacji, sami za bardzo się nie zastanawiamy, ponieważ wiem, ktoś za nas to zrobi dużo lepiej, zrobił to dużo wcześniej, dużo lepiej. Więc my się chcemy skoncentrować, żeby ta lewa strona była w jak najlepszy sposób służona i przede wszystkim była skalowana. Ale oprócz Exagrida możemy wylądować na Object Storage, wszystkie typy Object Storage, OpenStackowy Swift, Google Cloud Storage, S3 i Azure. A tu są ciekawostki, pytałeś się, czy lubimy taśmy. De facto teraz piszę integrację z Glacierem Amazonowym. De facto, no, nie widzę tych taśm. Nie widzę tych taśm, my na te taśmy tak tam piszemy. Natomiast naszym ulubionym typem wdrożenia jest i rekomendacją jest to, aby ostatni backup, generalnie ostatni tydzień wylądował na nośnikach dyskowych, najlepiej z deduplikacją, z kompresją. Jasne. Tu Exagrid ma mocny punkt w przypadku odtworzenia, o którym powiem później. Nie kradną, ale są smaczki, które właśnie nas zachęcają do szeroko pojętej współpracy. Architektura trzywarstwowa. Po lewej znowu widzicie wirtualizatory, po środku są nody. Jedni vendorzy mówią o producenci data movery, media serwery. My to nazywamy węzłami, ale de facto serwer po prawej stronie odpowiada za część komunikacyjną, on jest tym sercem zarządcą, a środek nody mówią OK, biorę dane z lewej strony, wrzucam na dany typ nośnika, który został przeze mnie skonfigurowany. Te węzły są fizyczne? Mogą być fizyczne, rekomendujemy oczywiście wirtualne, wręcz nawet idziemy. Nawet tworzymy też takie konfiguracje appliance'owe, czyli zmniejszamy ilość tak naprawdę fizycznego sprzętu potrzebnego. Może być wszystko virtual, może być fizyka. To już jest za trudne. To zawsze zostawiam mojemu koledze Marcinowi Kubackiemu. Natomiast nad tym slajdem moglibyśmy spędzić kolejne 45 minut, nawet do godziny. Natomiast założenie jest takie i punkt, który zawsze podkreślam. Dokładnie, z otwartą, że można integrować. To jest coś, co jest dla nas bardzo, bardzo ważne.
I to jest też de facto nasza duża przewaga. Wszystko widzicie z punktu widzenia zarządzania WIG Protecta. Wszelkie operacje jesteśmy w stanie tak naprawdę wypuścić jako endpoint restowe. Możemy tak naprawdę podpiąć się pod inne silniki, nie tylko backupowe, ale ticketowe. Możemy zbudować platformę self-service, ale też mamy przykłady integracji czy z Red Hatowym CloudForce'ami, czy właśnie z Horizonem OpenStackowym. I to dla nas też jest ten świat open, tak? Czyli my, mówiąc o otwartości, my też pozwalamy, żeby nasz system backupu schował się gdzieś w ekosystemie i żeby klienci nawet albo duże instalacje nie miały pojęcia, że ten WIG-Protect działa w tle. Nie mamy takiej presji marketingu, że ten WIG-Protect się musi wszędzie pojawić. Czekaj, annotate, muszę to teraz usunąć ładnie. Dobrze. Główne funkcjonalności, dla nas przede wszystkim jesteśmy platformą, która nie ma jeszcze ani grama agenta, czyli mamy pełną architekturę agentless i rozmawiamy ze środowiskami wirtualnymi tak jak się powinno, czyli poprzez API. Mówimy o Crash Consistent Backupie, ale również mamy możliwość wywoływania tak naprawdę i wygaszania, informowania maszyny wirtualnej o tym, że wykonujemy snapshot. Podobnie jest na poziomie kontenera, podobnie jest z integracją w chmurze. Backup pełny, przyrostowy dla większości wybranych źródeł, które supportujemy. Drugi feature, który jest ważny, to również jest snapshot management. Często mamy taką akcję, że klienci mówią: OK, mam bardzo dużą maszynę, pomimo tego, że ekskludujemy dyski, to chciałbym tak naprawdę zabezpieczać ją w trybie, nie wiem, 15-20 minut. Zwykły backup z możliwością klonowania, jest to za krótki czas, żeby to zrealizować, więc mówimy: OK, to rób snapshot co 15 minut, WIG-Protect będzie zarządzał tym łańcuchem snapów. Natomiast, nie wiem, raz na dobę dołożymy do polityki, że dane będą eksportowane na przykład bezpośrednio na ExactGrida. Więc wtedy mamy na przykład łańcuch ostatnich 5 snapshotów lokalnie trzymanych na wirtualizatorze i zawsze jeden klon trzymany poza strukturą data, poza strukturą macierzystej wirtualizacji. Często od razu odpowiadam na pytanie, no dla nas jako producenta snapshot management nie jest backupem. Dlatego to rozdzielamy. To jest możliwość fajnego rollbacku, ale w przypadku dużej awarii nie cofniemy się. Dane musimy fizycznie wydzielić na niezależny typ storage. Powiedziałem agentless backup, natomiast mamy możliwość zabezpieczenia aplikacji. My sobie wymyśliliśmy ostatnio ciekawy sposób, mianowicie jeżeli maszyna posiada SSH, czy to będzie OpenSSH, czy SSH natywne budowane w Linuxie, jesteśmy w stanie wejść do środka poprzez SSH i wstrzyknąć jakikolwiek skrypt, porozmawiać i jesteśmy w stanie przekierować tak naprawdę ten skrypt jako strumień danych lub wyeksportować to do postaci pliku. Aha. I znowu taki przykład Ermana, czyli większość producentów mówi, no mamy rewelacyjne tak agenta pod kątem integracji z Ermanem, de facto nic innego nie robią, jak integrują się ze skryptami ermanowskimi i zabierają te dane poprzez agenta. My robimy to samo de facto, tylko podpinamy się bezpośrednio poprzez SSH. Więc utrzymujemy tą filozofię bezagentowości, ale umożliwiając tak naprawdę wejście, wstrzyknięcie tak naprawdę czegokolwiek, więc jest to mocno generyczny proces umożliwiający zabezpieczenie de facto jakiejkolwiek aplikacji działającej na maszynie wirtualnej. Po prawej stronie, już to podkreślałem, ale możemy działać w dwóch trybach. Możemy być niezależną wyspą backupową, na przykład z ExactGridem, ale możemy też się integrować z innymi producentami właśnie jak Veritas, jak IBM czy Dell EMC. Żyjemy w świadomości, że duzi klienci z segmentu Enterprise, którzy już zainwestowali wcześniej w dużych graczy, no nie przyjdziemy do nich i nie wymienią środowiska z dnia na dzień. Więc chcemy właśnie dać tą możliwość, że możemy tak naprawdę być traktowani jako proxy dla innych systemów backupów i to jest podejście, którego na dzień dzisiejszy nie ma żaden inny producent. To jest ważne, że ta wolność wyboru, o której mówimy, udowadniamy właśnie tym, że dajemy tak naprawdę właśnie te dwa tryby. RESTful API powiedziałem, snapshot management powiedziałem. W application backupie jest ważne, że ten moduł, ta generyczność pozwala na to, że możemy definiować jakiekolwiek parametry, w którymi de facto wstrzykniemy się do środka maszyny wirtualnej. Tu macie przykład WIG-Protect DB Backup Policy. Backup status czerwono, oznacza to, że backup nie wykonał się w ostatnich 24 godzinach.
Po prawej stronie macie informacje VUI, jeżeli zdążę, później to jeszcze pokażę, ale możliwość backupu bezpośrednio odtworzenia z poziomu WeProtecta. I ten RESTful API, tu jest przykład integracji z CloudFormsami, czyli zobaczcie, nie ma WeProtecta, czyli w ogóle nie pokazujemy UI-a WeProtectowego, natomiast klienci mogą w prosty sposób w tym momencie wejść do usługi w oparciu o CloudForms czy OpenAI i możemy zbudować w pełni customizowane, widoczne w tym momencie ta maszyna w oparciu o RHEL-a, możemy ją bezpośrednio zbackupować z poziomu CloudForms, otworzyć lub zaschedulować. Wywołujemy tymże ruchem restowe API po stronie WeProtecta i cała magia się wykonuje za nas. Dobra, ja oddaję takim szybkim rzutem. O, nie spodziewałeś się, myślałem, że będę gadał. W tym momencie przepinamy się na prezentację Jachka. Pogadamy chwilkę o Exagridzie. Poczekaj, jeszcze nie. Teraz jest prezentacja, jeszcze daj full screen. Aha, to koniec prezentacji. Tak, to koniec. Dziękujemy serdecznie za część Exagridową. To było szybkie. To była najszybsza prezentacja Exagrida. Powiedzieliśmy, że jest bardzo dobry. Dobra. Zakładam, że mnie widać. Dzień dobry. O dobrze, no to jest, żebyśmy sobie ustalili, gdzie jesteśmy. Na niebiesko narysowany jest serwer backupu, czyli WeProtect. Z niepodłączonymi napędami taśmowymi, chociaż tu są napędy taśmowe, a my jesteśmy tym miejscem troszkę dalej, troszkę głębiej, gdzie przechowujemy kopie zapasowe. Tutaj widzicie deduplikator Exagrid. Bardzo miło mi tu zawsze spotkać się z Pawłem, ponieważ my obaj jesteśmy specjalistami. Paweł specjalizuje się w niszowych wirtualizatorach. Niszowych, nie jakoś negatywnie odbieranych, tylko... Nie obraziłem się. Niszowych. Tak, zajmuję się tym, co nikt się nie chce zajmować. No tak, schylam się w tej roboty. Tak. A my zajmujemy się tylko i wyłącznie deduplikacją. Jesteśmy stosunkowo małą firmą. Dostarczamy tylko i wyłącznie nasze deduplikatory. Robimy to od kilkunastu lat. Mamy na siebie zainstalowanych ponad 10 tysięcy urządzeń. No i rzeczywiście też, podobnie jak Paweł, próbujemy tutaj stanowić alternatywę dla tych wielkich. To jest znowu publikowane, może Gartner przestał publikować raport. Ostatni raport na temat deduplikatorów pojawił się w 2015 roku. My zostaliśmy ocenieni jako wizjonerzy, bardzo nam ta rola odpowiada, także zostajemy wizjonerami do dzisiaj, od 2015 roku. Naszymi konkurentami oczywiście są duże firmy, które dostarczają wszystko od drukarek po tablety i tak dalej. Pokazałem przez moment slajd, w którym doceniają nas, oczywiście nas doceniają z naszą architekturę. I teraz dwa słowa o tej architekturze. Deduplikator służy do przechowywania kopii zapasowych, ten, który my dostarczamy, i nasi konkurenci. Tylko i wyłącznie do przechowywania kopii zapasowych. W zasadzie żadne inne zastosowanie nie ma sensu z tym urządzeniem, z tym rozwiązaniem. Większość deduplikatorów osiąga bardzo podobne współczynniki deduplikacji, tak samo dobrze kompresuje dane. I my się nie wyróżniamy, to znaczy będziemy przechowywać tak samo, zajmować tak samo mało miejsca, żeby przechowywać tak samo dużo danych. Drugą funkcją deduplikatora jest przesyłanie kopii zapasowych do środka. Także kopię, którą Paweł zrobi WeProtectem, my bardzo efektywnie prześlemy do innego ośrodka, wykorzystując bardzo mało zasobów sieciowych. I to robimy znowu bardzo podobnie do wszystkich innych. To, w czym się wyróżniamy, to znacznie szybciej przyjmiemy Pawła kopię zapasową. Tak szybko, jak Paweł wyprodukuje tą kopię, tak bardzo szybko my ją przyjmiemy. I to jest bardzo skalowane. A co najważniejsze, to jest bardzo istotne tutaj na debacie za jakiś czas, jak będziemy rozmawiać, jednym z tematów jest w jaki sposób pokazywać wartość kopii zapasowej, żeby w dzisiejszych czasach nie tylko przechowywać kopię zapasową, ale żeby też wykorzystywać tą kopię zapasową, często odtwarzać, uruchamiać z backupu i tak dalej. Więc żeby często odtwarzać kopię zapasową, należy szybko odtwarzać. I tu Exagrid to jest druga wielka przewaga w stosunku do konkurencji. My odtwarzamy
bardzo szybko 5 do 6 razy szybciej niż jakikolwiek produkt konkurencyjny. I trzecią taką naszą przewagą jest architektura, bardzo ciekawa, interesująca. Żaden duplikator nie ma tego typu architektury, architektura skalowalna, składająca się z węzłów, trochę odpowiadająca tej węzłowej architekturze, którą pokazywał tutaj przed chwilą. No i teraz polega ta nasza tajemnica tego szybkiego stwarzania i szybkiego kapu. Otóż wszyscy nasi konkurenci deduplikują tak szybko, jak to się da, najchętniej już na kliencie. Deduplikacja to dosyć uciążliwy proces dla procesorów. Trzeba podzielić na małe bloczki, trzeba obliczyć sumę kontrolną i tak dalej. Wyszukać, czy znamy taką sumę kontrolną, czy nie znamy, wyrzucić, podejmować decyzję. To jest bardzo obciążający proces, dlatego jeżeli dane są deduplikowane, odbywa się to wolniej, niż gdybyśmy przesyłali bezpośrednio strumień danych. Problem jest jeszcze większy przy odtwarzaniu. Jeżeli odtwarzamy z deduplikacji, to musimy kopię zapasową złożyć z kilku małych bloczków, kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset i ten proces jest, proces rehydracji jest naprawdę bardzo powolny. Co my powiedzieliśmy? My powiedzieliśmy sobie tak, z tą koniecznością upychania danych jak tylko się da, jak najszybciej, ponieważ w dzisiejszych czasach dyski magnetyczne nie są już aż takie drogie i w cenie rozwiązania deduplikacyjnego koszt dysków hardware'u jest stosunkowo niewielki, 10-15%. Więc za grida trochę więcej magnetycznych, ta dodatkowa przestrzeń nazwana będzie landing zoną i kopia zapasowa wytworzona przez VProtect zostanie przesłana tak jak jest, bez duplikacji. Wiem, że to jest kontrowersyjne czasami, ale stoimy za tym, uważamy, że to ma sens. Bez deduplikacji jak najszybciej się da, przesyłana jest do landing zony i taka wirtualna maszyna zbackupowana w landing zonie leży sobie w postaci niezdeduplikowanej. Gdzieś tam w tle odbywa się ta duplikacja i gdzieś te dane są przepisywane do obszaru, który u nas się nazywa retention repository i tam rzeczywiście dane są zdeduplikowane, ale zawsze konstruujemy i budujemy ten system tak, żeby była odpowiednia przestrzeń w landing zonie, żeby tam były przechowywane dane niezdeduplikowane. Ponieważ z niezdeduplikowanych danych odtwarzanie jest 5 do 6 razy szybsze niż odtwarzanie z przestrzeni zdeduplikowane. Tak samo uruchamianie wirtualnych maszyn jest znacznie szybsze, jeżeli dane są niezdeduplikowane. I teraz to jest istotne dla kogoś, to pilnie patrzy i uważa, żeby czas odtwarzania był określony i przewidywalny. My gorąco wierzymy, że wszyscy powinni skupić się na tym, żeby czas odtwarzania był przewidywalny i krótki. Różnie bywa, ale taka jest nasza filozofia. Przewidywalny i krótki czas odtwarzania dzięki zonie. Oczywiście starsze backupy, które są zdeduplikowane, i gdybyśmy chcieli sięgnąć do backupów sprzed tygodnia, sprzed dwóch tygodni, trzeba by odtwarzać z postaci zdeduplikowanych. Odtwarzanie już oczywiście tak samo powolne jak wszędzie indziej. To są dwie cechy. Backup odtwarzanie, bardzo szybkie. Wirtualne maszyny w przewidywalny sposób backupowane, w przewidywalny sposób odtwarzane. A trzecią naszą cechą jest architektura. To znaczy, my się nazywamy grid, a grid oznacza pewną sieć węzłów. No i my składamy. Pracujecie w przestrzeni zapasowych, ile potrzebujecie, jeśli chodzi o wydajność i jeśli chodzi o wydajność. Jeżeli wasze potrzeby wzrosną dwukrotnie, dokładacie drugi węzeł procesora pamięci operacyjnej i przestrzeni dyskowej. I te dwa urządzenia działają razem w zespole jako takie wirtualne jedno urządzenie, wirtualna pula deduplikacyjna, nie wirtualna, pula deduplikacyjna jest rzeczywiście jedna. Takich węzłów można dokładać aż 32, dzięki czemu jesteśmy w stanie zbudować w zasadzie największą pulę deduplikacyjną na rynku. Nie wszystkich to ekscytuje, bo nie wszyscy mają takie potrzeby, ale 2 petabajty to jest pula deduplikacyjna, jaką możemy zbudować. A co ważne, z każdym nowym węzłem wzrasta nam wydajność. Wzrasta nam wydajność, to oznacza, że przy przyroście danych jesteśmy w stanie utrzymywać to samo okno backupowe. No i ta wydajność może wzrosnąć do ponad 400 megabajtów na godzinę. Tutaj
Na Czerwono widzę, nie mówię kto to jest, nie kojarzę, oczywiście żartuję, ale myślę, że to jest ważny punkt w przypadku odtworzeń, że część po prostu klientów cierpi z punktu widzenia wzrostu i czasów odtworzenia, tak, że wszyscy, to co podkreśla, wszyscy się koncentrują po tej, na tej lewej stronie, czyli mówią, ok, jak szybko jestem w stanie zbackupować, natomiast zapomina się o tym ważniejszym punkcie, czyli odtworzeniu. Zdecydowanie. Powiedz mi najmniejsza część appliance'owa, no czyli ten pojedynczy grid. No ile ma? A, widzisz, wyprzedziłem twój slajd. Wierzcie mi, że się nie umawialiśmy. Paweł przyjechał tutaj z Bielska-Białej, ja z Warszawy, spotkaliśmy się w Krakowie i on zadaje pytania, na których odpowiedź jest na następnym slajdzie. Idealnie. Także najmniejsze to są bloczki, z których budujemy nasz grid, naszą sieć. Najmniejsze urządzenie to jest EX3000 dysponujące pojemnością 6 terabajtów. Te 6 terabajtów administrator, architekt może sobie podzielić wedle uznania na tą landing zonę albo retention repozytory. Im większa landing zona, tym więcej jesteśmy w stanie przechowywać backupu w formie niezdeduplikowanej i uzyskiwać szybkie czas odtwarzania. I mniejsza... Czyli jako administrator mogę podzielić samemu, czyli powiedzieć landing zona 3 tera, 3 tera pozostałe przestrzeń zdeduplikowała. Albo dowolnie inaczej, jak uznasz za stosowne. I możesz to zrobić w dowolnym momencie działania systemu. Nie jest to coś, co się ustawia na początku, tylko jak potrzeby się zmieniają w trakcie pracy, tak można decydować się, czy chcemy większą, czy mniejszą landing zone. W szczególności, jeżeli mamy ośrodek zapasowy i tam wysyłamy dane, tam najczęściej budujemy rozwiązanie tak, że nie ma w ogóle landing zone, tylko po prostu zdeduplikowane dane w ośrodku zapasowym się szukuje. Proszę zwrócić uwagę na tą trzecią kolumnę. To jest czas, wydajność backupu. My jako jedyny producent deduplikatorów gwarantujemy ten czas, tą wydajność backupu. Gwarantujemy, ponieważ u nas tego indywidualności jest deduplikacja. Jak macie deduplikację jeszcze na kliencie, to bardzo zależy wydajność od tego, czy dane się dobrze deduplikują, czy słabo deduplikują, a tak czynników. U nas wszystko jest bardzo przewidywalne, po prostu wysyłamy wszystkie dane i przyjmujemy wszystkie dane na znany nam hardware, na znany nam system operacyjny. No i tutaj widzisz, że nasze największe rozwiązanie to EX63000 dysponujące pojemnością 126 terabajtów. Jest w stanie przyjmować dane z wydajnością 13 terabajtów na godzinę. 32 takie węzły pozwalają nam uzyskać tą rekordową szybkość ponad 400 terabajtów na godzinę. Ważne, jak budujemy naszego grida, to możemy sobie mieszać tutaj dowolne bloczki. To znaczy zaczynamy od EX40000. Za rok nasze dane nie przyrastają za dużo, albo tylko jeden mały projekt się pojawił w naszej organizacji, to dokładamy na przykład taki mniejszy model EX7000, a jeżeli dane mocno przyrastają, to dokładamy dwa większe urządzenia. Tutaj jest pełna dowolność. Jeszcze rzut oka na to, jak fizycznie wyglądają nasze urządzenia, tym razem w kolumnach. No, my staramy się, żeby rozwiązanie do backupu było efektywne kosztowo. Także nie zauważycie u nas na przykład dysków SSD albo flaszy, bo kopie zapasowe wydaje nam się tutaj wystarczy, że dyski magnetyczne zostaną zastosowane. Przy jednocześnie gwarantujemy to, że wydajność, którą obiecujemy, będzie taka, jaką obiecujemy. Jedno tylko jeszcze słowo, tutaj mamy do dyspozycji urządzenia, które mają szyfrowane, mogą mieć szyfrowane dane. Szyfrowanie odbywa się na bardzo niskim poziomie dysków. Okay. Przy projektowaniu w zasadzie, powiedział Paweł wcześniej, że oni zajmują się lewą stroną, skupiają się na bardzo dobrym przygotowaniu kopii zapasowej i zostawiają to pole rynkowi rozwiązaniom, które potrafią deduplikować. Wspomniałeś tam deduplikować, tam było jeszcze kompresować, replikować. I ja chciałem dodać jeszcze, że szyfrować również, bo nasze urządzenia mogą być wyposażone w dyski szyfrujące i dane, które leżą, kopie zapasowe, które leżą, będą szyfrowane, co nie ma żadnego wpływu w zasadzie na wydajność. Tak samo projektuje rozwiązanie szyfrowane, jak nieszyfrowane, to się dzieje gdzieś tam w tle. Na ceny mają znikome rozwiązanie. Ważne jest natomiast, żeby się zdecydować, czy chcemy mieć sieć szyfrowaną, czy nieszyfrowaną, potem dokładanie kolejnych węzłów musi być już albo szyfrowane, albo nieszyfrowane. Oczywiście możemy budować takie struktury jak ta tutaj, gdzie jedno centralne data center przyjmuje dane zreplikowane z innych data centers.
Ostatnia rzecz. Mówiłem o szybkim backupie, szybkim odtwarzaniu, skalowalności. Ostatnia rzecz taka przyjemna, jeśli chodzi o małą firmę, to jest wsparcie techniczne. To ja, jak tu było powiedziane, przychodzę z firmy dużo większej i wsparcie techniczne w dużych firmach jest zorganizowane, siłą rzeczy zorganizowane w bardzo techniczny sposób, to jest dzwonienie na poziom, tam rejestrowanie case'a, ktoś odzwania, ludzie pracują na zmiany, ktoś przychodzi na zmianę, ktoś odchodzi na zmianę. U nas każdy klient ma dedykowanego inżyniera, człowieka, który zna środowisko, 90% ponad zgłoszeń serwisowych jest obsługiwanych przez tego człowieka. Czasami oczywiście człowiek jest na urlopie albo jest, albo śpi, ale wtedy jakiś jego zastępca zajmuje się sprawą, ale zawsze ten inżynier, który jest opiekunem klienta, dowiaduje się, co tam się działo i pełni taką pełną opiekę. Osoba ta też dba o to, będzie znała bardzo dobrze aplikację backupową, która jest stosowana przez klienta, także jeżeli będziemy myśleć o sytuacji, gdzie mamy V-Protecta przygotowującego kopie zapasowe i urządzenie deduplikacyjne ExaGrid, to z pewnością nasz inżynier będzie wiedział, w jaki sposób V-Protect działa i będzie potrafił zdiagnozować problemy, które najczęściej występują na poziomie tej aplikacji backupowej. Tak. I ostatnie takie parę finansowych informacji, bo to również jest istotne. Często zdarza się taka praktyka, że dostawca rozwiązania deduplikacyjnego sprzedaje trochę za małe urządzenie albo takie urządzenie na styk. Po roku potrzeby wzrastają i trzeba rozszerzyć pojemność. W zasadzie u nikogo nie ma możliwości rozszerzenia wydajności. Rozszerzenie wydajności odbywa się przez albo wymianę urządzenia, albo dołożenie drugiego urządzenia, ale drugie urządzenie to już jest inna pula deduplikacyjna. Więc załóżmy ten prostszy przypadek, że wystarczy tylko dołożyć półkę dyskową, żeby rozszerzyć pojemność. Częstą praktyką my to gwarantujemy. Również praktykowanie tego, że kończy się wsparcie w 3 latach i wykupienie wsparcia technicznego na 4. Na tyle drogie, że wręcz bardziej opłacane jest zakupienie nowego urządzenia. Otóż w ExaGrid nie mamy w ogóle czegoś takiego jak polityka end of support life. Podobno są klienci w Stanach Zjednoczonych, którzy mają pierwszy węzeł, który jest od 10 lat. My to wspieramy. Oczywiście namawiamy klientów z różnych powodów wymienić 10-letnie urządzenie, bo dzisiaj są dużo efektywniejsze urządzenia i pod względem wydajności, i pod względem pojemności, ale nie zmuszamy klienta, mówiąc, to urządzenie nie będzie przez nas wspierane. My wspieramy wszystko tak długo, jak klient chce tego używać i również jak klient z nami pracować, to cena wsparcia technicznego będzie ewentualnie indeksowana inflacyjnie 3%. Ale na pewno nie będziemy dyktować jakichś wyższych cen. Te finansowe kwestie wynikają wprost z takiej naszej idei budowania, tej gridowości, budowania skalowalnego rozwiązania, gdzie ktoś się decyduje, że inwestuje w pierwszy węzeł i dokłada kolejne węzły, mając jakby pewność co do kosztów i przyszłego rozwoju. Tak. Paru klientów z nas korzysta, tutaj jest lista, mamy trochę już klientów w Polsce, także dostępne i możliwe są wizyty referencyjne. Mamy również sporo urządzeń, z których można skorzystać po prostu na testy. Ja przyjeżdżam, instaluję coś takiego, Paweł przyjeżdża, albo instaluje. Albo wspólnie. Paweł przyjeżdża, instaluje swojego V-Protecta. Ja w ogóle marzę, żeby może kiedyś ten V-Protect był zainstalowany wewnątrz naszego ExaGrida, co nie jest w ogóle odległym marzeniem, bo nasz ExaGrid to jest Linuxowy system, CentOS i ja zakładam, że V-Protect spokojnie... Też lubimy się CentOS-ie i to by było najlepsze z punktu widzenia gwarancji wydajności i
W tym momencie nie musielibyśmy inwestować osobno w serwer backupu, tylko serwer backupu wylądowałby na VTL. Zdecydowanie. Zresztą z innymi producentami macie taką możliwość, więc to nie jest tak, że to jest zamknięta lista. To nie jest zamknięta lista. Okay. Ja bardzo dopinguję Pawłowi, żeby zdobywał jak największą liczbę klientów i żeby to rozwiązanie rosło na rynku jak najbardziej, bo przybliżamy do tego momentu. To tak, to tyle. Ja zakładam, że Paweł pewnie jeszcze nam pokaże coś, czy tak. Nie? Uda się. Myślę, że przez 5 minut, jeszcze zanim przejdziemy do kwestii pytań i odpowiedzi do nas, to ja jeszcze może rzucę okiem, jak wygląda najnowsza wersja. Ja bardzo chętnie bym zobaczył, jak to wygląda. Podsumowując, tylko landing zona umożliwia nam szybki beta tworzenia, skalowalne rozwiązanie, nie zmusza nas do inwestycji na 3 lata z góry, tylko możemy sobie w kawałeczkach rozwijać nasze rozwiązanie. Walczymy z wielkimi tego świata, więc na pewno nasze rozwiązanie jest konkurencyjne, jeśli chodzi o cenę. No i ta kwestia wsparcia technicznego, dedykowanego inżyniera jest równie ważna. Ja bardzo dziękuję tymczasem. Spróbujemy się przełączyć z Pawłem. Czekajcie. Teraz ja powinienem Ci zabrać ekran. Czy ja muszę Ci oddać go, czy Ty sobie zabierasz? Nie, ja sobie go po prostu zabiorę. Puszczę. Widzisz? Powiedz tutaj znaczy, że widzisz. Oczywiście, że widzę. Biprotect, wspaniale. Tak. Taka grafika. Słuchajcie, dosłownie kilka tak zwanych smaczków. Poczekajcie, może się podłączyć. VPN mi wysiadł. A to sekundkę, bo to smaczek taki. Muszę mieć dostęp do VPN-a. Potrzebuję 30 sekund. W międzyczasie mogą się na czacie pojawić już pytania do ostatniej części, więc jeżeli chcecie o coś zapytać mnie lub Jachka, to śmiało już piszcie lub szykujcie mikrofony. Widać, że się zalogowałem? Chyba. A, bo teraz się wyłączyłem. Teraz widać. Dobra. A więc zobaczcie. Powiedziałem, Agnieszka, tak. Tak, żony tak mają. Więc zobaczcie, dashboard oczywiście łyk statystyk. Ze względu na to, że poszliśmy dalej niż środowiska wirtualne, czyli przyszliśmy na kontenery i chmury, nazywamy to virtual environment. VI w skrócie oraz aplikacje. Łyk statystyk, jakieś zabezpieczone maszyny, niezabezpieczone, no schedule. Czyli dla nas maszyny, które nie podlegają kalendarzowi, oznacza to, że są wykryte przez system, natomiast nie podlegają naszej polityce, więc nie wpadają do naszego światła, czy zielonego, czy czerwonego. Ostatnie backupy, widzimy, że jakieś maszynki wirtualne są zabezpieczone. Gdzie trzymamy? Zobaczcie, możemy we strójce, możemy trzymać lokalnie, z deduplikacją w oparciu o CentOSa. Możemy trzymać to w S3. Tu mamy przykład Spectrum Protecta. Natomiast jeżeli chcielibyśmy wrzucić to do Exagrida, wybieramy File System, czyli w Backup Destinations wybieramy File System. No i nie ma nic prostszego, czyli nazywamy tak naprawdę nasz Backup Destination, na przykład Exagrid 1, jakbyśmy chcieli podłączyć więcej niż jeden punkt montowania. W ramach Backup Destination, zobacz, jak określamy polityki retencji, ilości wersji. Jasne. I de facto wybieramy ścieżki, które podłączamy naszego Exagrida, czyli ręcznie wpisujemy punkt montowania. No, oczywiście bez sensu, byłbym szaleńcem, gdybym włączył deduplikację dla Exagrida. Deduplikacja na deduplikacji. Możemy się tym pobawić, natomiast to jest chyba mocno abstrakcyjny byt, żeby utrudniać robotę. Ważne też jest to, że w przypadku na przykład punktów montowania z ETFS-em, wykonywania snapshotów, też jest możliwość execute pre-access and post-access command. Nie będę teraz wchodził w szczegóły, natomiast też są takie smaczki, które pozwalają na to, żeby właśnie ze środowiskami typu, file systemami typu ZFS robić różne cuda. Powiedziałem o architekturze trzynodowej. Każda konfiguracja noda określa, czy to jest lokalny nod, czy to jest nod znajdujący się na przykład w zdalnej lokalizacji. Wyobrażamy sobie na przykład 5 oddziałów, w każdym z oddziałów działa nasz nod, który pełni rolę media serwera czy data movera, w zależności od nomenklatury.
No ale nas interesują również wirtualizatory. I w zależności, zobaczcie, hypervisor managerzy, większość z nas kojarzy menadżera, czyli vCenter w vSphere. Podobnie się dzieje właśnie w środowiskach dla Red Hata, Oracle VM-a, Nutanixa, Kubernetesa, OpenShifta czy AWS-a, czyli odnosimy się uglem do, podając tak naprawdę credentiale użytkownika, który będzie miał już prawa do tego, żeby listować maszyny, lub bezpośrednio rozmawiamy z wirtualizatorem natywnie albo poprzez konektor SSH, w większości poprzez właśnie konektor SSH. Storage, wykryte klastry, wejdźmy sobie do środowiska wirtualnego, znajdźmy jedną maszynę, tu widać, że jest jakiś ZEM backupowany. Wchodząc w szczegóły, widzimy, ja może pomniejszę ekran, widzimy tak naprawdę historię zabezpieczonej maszyny, możemy też zwrócić uwagę, ile backupów w ostatnich dniach było generowane, jakie wielkości, ale też ciekawy łyk statystyk, jaki czas potrzebowaliśmy na tak zwany job eksportujący i job składujący. Eksport oznacza zabierz maszynę wirtualną z wirtualizatora, store wrzuć do wybranego backup destination. W Exagridzie de facto store będzie zawsze miał pojedyncze milisekundy ze względu na sprytną konfigurację, którą zastosujemy, tak zwane staging space, czyli tymczasowa przestrzeń, po którą składujemy dane wyeksportowane, będą na tym samym systemie NFS-owym, który nam spółdzieli Exagrid, to znaczy przerzucenie Exagrida tymczasowej na move'a, więc ten czas będzie nas kosztował pojedyncze milisekundy. No dobra, zobaczcie, historia backupów, tu jest na przykład, że wylądowało to we strójce, czasami w networkerze, gdzie de facto nam się zachce, w zależności od konfiguracji, którą stosujemy. Snapshot management z tego poziomu widzimy, że na przykład tu jest wykonany backup inkrementalny. Możemy zrobić event snapshot, czyli z tego poziomu wrócić. Dyski, które są zabezpieczone i kalendarze, do których przypisujemy naszą maszynę wirtualną. Dodatkowym ważnym argumentem i wygodą są tagi, czyli możliwość tak naprawdę przypisania danego tagu do danej polityki. Czyli wyobrażamy sobie scenariusz, w którym tworząc politykę backupową, zobaczmy, mamy Virtual Environment Backup Snapshot do Application, wezmę Virtual Environments, mówimy, że automatycznie, jeżeli tak naprawdę posiadamy taga, czyli vPro Exa, na przykład taki ciekawy tag, jeżeli daną maszynę przypiszemy do tego taga, ona automatycznie zostanie wrzucona do naszej polityki. Możemy nie tylko robić include, ale również możemy tworzyć wykluczenia, czyli jeżeli w nazwie mamy, zobacz, create regex, jeżeli w nazwie wystąpi, nie wiem, maintenance, demo, test, to automatycznie te maszyny nie będą uwzględnione do naszej polityki backupowej. To jest tak naprawdę, patrzysz po nazwie, po stringu danej maszyny. Ale wyobraź sobie, że mamy klienta w Stanach, prawie 4000 maszyn wirtualnych i tak naprawdę całość zarządzana jest poprzez tworzenie tagów i poprzez exclude regexów, czyli wykluczeń poprzez nazwę maszyny wirtualnej. No działa to znakomicie. Zresztą jest to, wygląda to prosto, natomiast jest mocno skomplikowany mechanizm całej logiki przypisywania, później decydowania, czy dana maszyna powinna być usunięta i tak dalej, i tak dalej. Tu możemy ręcznie wybrać maszyny wirtualne, które chcemy pod kątem polityki. No i określamy zasady, gdzie ma być trzymany backup. Tutaj możemy tak naprawdę, jeżeli wepniemy naszego Exagrida, wskazać, chcę go mieć tutaj i dołączamy kalendarz, który mówi, jak często musimy odnosić się do i jak często powinniśmy wykonywać nasz backup, czy codziennie, czy w pierwszego dnia miesiąca, czy nie wiem, w ostatnim dniu, czyli zobaczmy na przykład ostatni dzień sierpnia, koniec, kropka. Proste, nieskomplikowane. Poczekajcie, mamy pytania, ale to za chwileczkę. Tak, ważnym punktem, i to będzie też kluczowe z punktu widzenia możliwości, które daje Exagrid, my udostępniamy naszym klientom możliwość zamontowania pełnego obrazu z fulla i z inkrementa maszyny wirtualnej, ale to powoduje, że tą przestrzeń musimy, jak wejdziemy, browse, musimy
odtworzyć do naszej przestrzeni tymczasowej. Oznacza to, że w przypadku tak naprawdę nietrzymania tego na... Exegit nam pozwala, żebyśmy ostatni backup trzymali niezeduplikowany. Oznacza to, że w bardzo szybki sposób uzyskamy tak naprawdę możliwość odzyskania pojedynczego elementu z naszego backupu. Planujemy wdrożyć funkcjonalność Instant Restore, nie chcę zapeszać, natomiast jeszcze w tym roku chcemy być pierwsi na rynku, którzy zaproponują Instant Restore właśnie dla środowisk KVM-u podobnych. Dzisiaj ta funkcjonalność jest tylko zarezerwowana dla VMware'a u innych producentów. Chcemy zrobić coś podobnego właśnie dla KVM-u podobnych środowisk. No i Exagit będzie tu idealnym połączeniem, które nam pozwoli, żeby te dane jeszcze szybciej trafiły do środowiska wirtualnego. A zróbmy jakiś backup, żeby nie było w tak zwanym międzyczasie. Niech sobie leci tu, albo weźmy S3, a co tam? Niech sobie leci do chmury. No niech sobie leci, ale rzeczywiście, ciekawe pytanie, ja się licencjonuję w Protesta. Ja nie mówiłem o tym. Nie mówiłem o tym, przepraszam. Macie jakąś politykę w ogóle? Tak. Wiesz co, no my jesteśmy dobrym duszkiem, ponieważ rozdajemy do 10 maszyn wirtualnych, jeżeli wejdziecie na stronę vprotect.io, to w ogóle zobaczycie, że produktem czymś kosztowym, bo ze względu na jak weźmiemy profi, mam do 10 maszyn wirtualnych bez supportu, ale z pełną funkcjonalnością, z tymi feature'ami. Na mnie. Więc na VPRO bezpośrednio na stronę store.protect, bo zaraz dostanę od mojej ekipy, że nie przekierowuję. Fajnie, żeby strona działała. Zaraz zostanę na VPRO.protect. Chyba coś jest z DNS-ami tutaj wewnętrznie. Więc klikacie, wchodzicie, dostajecie się. Oczywiście mamy wersję trialową. Czyli jeżeli mamy większą ilość maszyn wirtualnych, warto skorzystać z 30-dniowej wersji trialowej. Bardzo, bardzo dobrze. A licencjonowanie jest per... Mamy dwa modele licencjonowania. Jeżeli klikniemy sobie, będziemy mieli możliwość, zobaczcie, kalkulatora. Mamy per host lub per VM. Wezmę sobie wersję trial. Czyli mówimy ilość fizycznych hostów. Jedna licencja to są dwa sokety. Lub ilość maszyn wirtualnych zabezpieczonych. Plus, jeżeli chcemy mieć integrację z IBM-em, z Dell-em, z Veritasem, to są tak zwani dodatkowy płatny moduł integracyjny. Z Exagridem nie mamy dodatkowej licencji, więc to też jest, ze względu na to, że jest widoczny jako file system, nie uwzględniamy dodatkowych kosztów. Cenę, jak popatrzycie, jeżeli się wszystko zgadza, per host, wyobraźmy sobie, że chcemy zabezpieczyć środowisko Red Hatowe, serwer dwunodowy. Czy cena nam się, kliknąłem registration, przepraszam sobie. Natomiast cena katalogowa powinna być w okolicach 1000 euro per zabezpieczony host. Oczywiście szczegóły będą dostępne na stronach naszego dystrybutora, czy bezpośrednio u nas, jeżeli się skontaktujecie na maila sales. Jeszcze wrócę do konsoli. Zobaczcie, że zadanie się w tym momencie wykonuje. Running Zen Server, leci sobie zadanie eksportowe. Mamy tutaj jakiś GUID, progres. Czekamy grzecznie. Jak się skończy eksport, będziemy mieli store. Konsola bardzo, bardzo chwalona przez naszych klientów. Zresztą jak widzicie, chyba to nie jest jakaś wiedza tajemna, w jaki sposób zarządzać środowiskiem. Tutaj widać, że backup nam równolegle leci. Mamy 9 z ostatnich 24 godzin informacji o backupach udanych. Jeden jest w danym momencie na bieżąco. Możemy sobie pobrać raport lub w tym momencie w nowej wersji będziemy mieli już moduł raportujący. Też ciekawostką jest audit log, czyli widzimy, co się dzieje po stronie
kto de facto nam dotyka. Zwłaszcza to jest ważne, jeżeli integrujemy się z innymi platformami, często ze względu na to, że nie logujemy się bezpośrednio, taki audit log jest ważny w przypadku, okej, co w przypadku backupu jest dobrze, ale czasami ważne jest to, kto coś zepsuł, więc... No właśnie, a jest, można różnych użytkowników tutaj tworzyć. Mamy możliwość tworzenia różnych użytkowników, mamy już przygotowane role. Dzisiaj oczywiście by default mamy administratora, natomiast w kolejnych wersjach będziemy mogli również tworzyć operatorów i będziemy mieli pełnego airbaga, czyli określali rolę względem albo poszczególnego klastra, środowiska wirtualnego albo backup destination. Dobra, bo mamy równiutko godzinę. Czy Macieju, jak się licytuje? Aha, tego niedużego wiska. Egzaminuję, że tylko. To jest prosta sprawa, jest jedna cena za urządzenie, takie małe środowisko, to zapewne będzie tam. Powiem komku, a. Na tym nie przeszliśmy do kwestii QA. Dla tych 3 GB to będzie to najmniejsze urządzenie, najmniejsze 6000 i 10. I to będzie cena. Wszystko będzie w tej cenie się zawierać. Nie mamy jakichś dodatkowych licencjonowanych osób. To jest pierwsza rzecz. Nie udostępniamy naszej przestrzeni przez Fiber Panel. Mamy Fiber. Dostęp zadziali na mowę przestrzeni można tylko i wyłącznie przez interfejsy Ethernetowe, interfejsy albo 2-gigabitowe, albo 40-gigabitowe. No, czy jakieś pytania nam się włączacie? Myślę, że nie. Bardzo dziękujemy chyba za wytrwałość. Godzinka. Tutaj mamy nadzieję, że to było skuteczne. Równa godzinka. A czy dla mnie to było nudne, no ale. Dokładnie. Wolno. Jeszcze skala webinar, tak? Jak bekać. Dobra. Jarek, ja przede wszystkim tobie chciałbym podziękować za twój czas. Za prezentację. Następnym razem postaramy się w języku angielskim więcej. Czesać, już nie będzie tak płynnie, ładnie i z przekąsem. Będziemy się bardziej męczyć. To będzie nagrane, więc w przypadku jakichkolwiek pytań już po webinarze zachęcamy Was do bezpośredniego kontaktu, czy z Jarkiem. Takiego ja maila do osób, które się zarejestrowały, wyślę. Damy bezpośrednio kontakt na nas, tak więc gdyby jeszcze coś było niejasne, śmiało pytajcie lub piszcie do nas, czy na LinkedInie, czy poprzez formularze kontaktowe. Ja jeszcze raz dziękuję za poświęcony czas i miłego dnia dla wszystkich. Dziękuję, miłego dnia. Do usłyszenia.